Pewnego razu w królestwie ekonomii zaczęła rosnąć inflacja. Ludzie zaczęli zauważać, że ich pieniądze tracą na wartości, a ceny w sklepach coraz bardziej rosły. Ludzie zaczęli tracić zaufanie do swojej waluty i szukali sposobów, aby uchronić się przed inflacją. Niektórzy zaczęli lokować swoje pieniądze w inwestycjach, takich jak złoto i srebro czy kryptowaluty, które były odporne na inflację. Inni zaczęli kupować dolary, uważając je za bardziej stabilną walutę. Król ekonomii zaniepokoił się wzrostem inflacji i zaczął szukać sposobów, aby ją opanować. Zwrócił się do swoich najmądrzejszych doradców, aby znaleźli rozwiązanie. Ministrowie przeprowadzili szereg analiz i badań, a następnie zaproponowali królowi kilka różnych rozwiązań. Król wybrał najlepsze z nich i wprowadził je w życie. Po pierwsze, zwiększył ilość pieniędzy w obiegu, aby zapobiec ich nadmiernemu zbytowi i wzrostowi cen. Po drugie, wprowadził politykę fiskalną, która polegała na ograniczeniu wydatków państwa i zwiększeniu podatków, aby zmniejszyć podaż pieniądza i wpłynąć na wzrost cen. Król także zdecydował się na wprowadzenie polityki monetarnej, w której zwiększył stopy procentowe, aby zachęcić ludzi do trzymania pieniędzy w bankach, zamiast wydawać je i zwiększać podaż pieniądza na rynku. Dzięki temu pieniądze były mniej dostępne, a ludzie byli skłonni do płacenia wyższych cen za towary i usługi. Te działania spowodowały, że inflacja zaczęła spadać i ludzie zaczęli odzyskiwać zaufanie do swojej waluty. Król był zadowolony z tego, że udało mu się opanować sytuację i zapewnić stabilność gospodarczą w jego królestwie. Pomimo sukcesów w opanowaniu inflacji, król wiedział, że nie może spocząć na laurach i musi ciągle dbać o stabilność gospodarczą swojego królestwa. Dlatego też regularnie przeprowadzał analizy rynku i konsultował się ze swoimi ministrami, aby upewnić się, że wszystko jest pod kontrolą. Zaczął inwestować w rozwój gospodarczy swojego królestwa, budując nowe fabryki i infrastrukturę, a także wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki temu gospodarka rosła w zdrowym tempie, a ludzie mieli coraz więcej pracy i zarabiali więcej pieniędzy. Ludzie w królestwie byli zadowoleni z rządów króla i doceniali jego dbałość o stabilność gospodarczą. Król cieszył się, że jego działania przynosiły korzyści całemu królestwu i był dumny ze swojej roli w jego rozwoju. Koniec marzeń.